Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 3 lipca to 185 dzień roku, do końca pozostało 181 dni. Imieniny obchodzą Anatol, Jacek i Tomasz. Przysłowie na 3 lipca, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. A słońce wzejdzie dzisiaj o godzinie 4:40, zajdzie o 21:18, dzień potrwa 16 godzin i 38 minut. Ten dzień jest krótszy od najdłuższego o 7 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 56 minut. Ważne święta przypada dzisiaj wspomnienie świętego Tomasza Apostoła oraz takie nietypowe dni. Dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli dzień cioci i wujka oraz Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. 3 lipca 1910 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu wydało odezwę wzywającą do zwiększenia wpłat na działalność towarzystwa. Prośba została wydana w związku z przypadającą w tych dniach 500. rocznicą bitwy pod Grunwaldem. Odezwę podpisał m.in. ksiądz Walenty Gimzicki, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Wielichowie. 3 lipca 1925 roku w Kluczewie urodził się Józef Pauch. Robotnik rolny zamieszkały w okresie międzywojennym w Wilkowie Polskim. Zmarł 11 stycznia 1943 roku w Kościanie w następstwie postrzelenia przez niemieckiego żołnierza. Postrzał otrzymał w brzuch. 3 lipca 1929 roku Nowy Kurier informuje o przygotowaniach do uroczystości 500-lecia nadania praw miejskich w Wielichowu. Miasto Wielichowo w powiecie śmigielskim obchodzić będzie 500-lecie nadania mu przywileju nazwy miasta w dniu 15 lipca 1429 roku przez króla polskiego Władysława Jagiełłę. Wielichowo w związku z tym jubileuszem przygotowuje wielkie uroczystości, informuje gazeta Nowy Kurier na stronie 10. To wszystkie informacje z 3 lipca. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Zapraszam na kolejne kartki z kalendarza. Pozdrawiam i do zobaczenia.